Witam Was wszystkich serdecznie, kochani. Dzisiaj po prostu z kuchni Władzi, Władzia Poleca proszę Państwa, zrobioną sałatkę która jest wspaniała, zaraz powiem jakie są składniki, zbija cholesterol, po prostu poprawia trawienie i tak dalej jest bardzo wspaniała, lekko strawna tutaj zrobiłam proszę Państwa schabowe, wcześniej upanierowałam z piersi kurczaka później i lekko bułkę i jajko miałam od tych zielonych kurek ale można normalne zwykłe jajka dodałam troszkę wody, są tutaj przyprawy, bo wcześniej upanierowałam z tym wielem angielskim, proszę Państwa

z liśćmi bobkowymi dodam troszkę goździka, żeby był zapach nie soliłam, ale dodałam te więc do obiadku dajemy sobie takie, żeby było 80 deko czy 80 gram 80 gram, czyli 8 deko czyli tyle zawsze możemy zjeść w diecie, tutaj mam pomidorka na którego założyłam też sałatę można włożyć tutaj i sos tatarski cokolwiek, tutaj mam ryż posypany, dwie łyżki ryżu posypane koperkiem, może być sos koperkowy, sos Grzybowy. I tutaj właśnie mam tę sałatkę, którą zrobiłam. To jest mango, proszę państwa. Już wam mówię, wzięłam całe mango, proszę państwa, moją kapustkę kiszoną, widzicie jak ona jest drobno posiekana z sałatą lodową. Tutaj proszę, jest sałata lodowa. Wlałam całego, przekroiłam po prostu pomarańcza, wlałam tego pomarańcza, proszę państwa. Wlałam pół cytryny, dodałam, wcisnęłam też, bo wycisnęłam pomarańcze, wlałam ten sok, pół cytryny dodałam, proszę Państwa, nie dodając żadnych jabłek tym razem, bo moja kapusta jest przewspaniała. Później ten sok, który tutaj taki będzie po prostu się wydobywał, zaraz Wam powiem z tego, bo wcześniej piłam, miałam tutaj sok z kapusty mojej kwaszonej, ale tutaj będzie też bardzo dużo soku który nie wiem czy uleje, ale będzie bardzo dużo soku, który się uleje. Proszę Państwa, teraz musiałabym przytrzymać, bo mi to wszystko wpadło. Ale jak go z, wezmę i zleję z, tego, z tej surówki na końcu, to go wypiję. Jest wspaniałe, bo jest z pomarańczym mango. I tutaj w takich garczkach gotuję, dlatego w takich pobielanych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te garczki są najlepsze i najzdrowsze. Po, proszę Państwa, najzdrowiej się je smaczne nie pachną tym żelaziwym i, i, i po prostu gotuję ryż na szybko kilkanaście razy cedzę, paruję, cedzę przez wodę. Najchętniej no to jak komuś brakuje selenu, to ja bym nie cedziła wcześniej go wypłukać. I takiego ryżu, jak ktoś chce, można po prostu dać nawet i trzy łyżki i taki obiadek po prostu. Oczywiście nie zjadamy tego wszystkiego, bo mamy dla gości albo na drugi, trzeci dzień, bo może to będzie nawet zamrozić, później można odmrozić, jak sobie zrobisz, ale tutaj takie wspaniałe jedzonko na talerzu. Zapraszam, polecam serdecznie. Władysława Bągrze Pienika Suchego.